Wigilię nie wolno się sprzeczać, kłócić ani smucić. Tego dnia również lepiej nic nikomu nie pożyczać ani też nie naprawiać. No bo przecież jaka wigilia, taki cały rok. Naszpikowana symboliką jest zwłaszcza kolacja. To nie tylko 12 potraw, wszystko w ten magiczny wieczór ma znaczenie. O wigilijne wspomnienia pytamy Krystynę Matusze Glebiodę, która aktywnie działa w dębowieckim kole gospodyń wiejskich. Zajmuje się również rękodziełem artystycznym i haftem. Jak u pani Zawsze wyglądały te przygotowania, i już sama, później ta kolacja, wigilijna? Rodzinnie, wiadomo, z rodzajem miałem dwóch braci, mama, tata. Siadaliśmy do stołu. Zawsze pod stołem był, było sianko. Mama dawała, czy tata pieniążki. Ten, kto tam trzymał kasę w domu, wkładał pieniążki pod obrus. Mama przygotowywała wszystko tak, jak ona po prostu tam w domu, bo zawsze kobieta te tra tradycje trzyma i wprowadza ją do, do domu rodzinnego. A Wy jako dzieci na co zwracaliście szczególnie uwagę? No, konkretnie na opłatek, na te orzeszki. No i jabłuszka. A co jabłuszka i orzeszki oznaczały? Bo to ma jakieś znaczenie. Yy, orzeszki yy, o zdrowiu. Yy, no bardzo byliśmy ciekawi, yy, jakie zdrowie będziemy mieć. Były te cztery orzeszki u każdego, ile nas było w domu. No i rozpływało się je i każdy orzeszek oznaczał jedną porę roku. A jabłka podobnie? Jabłko było po jednym jabłku, też u każdego członka rodziny. Też się go przekrawało na gwiazdę. Jeżeli ta gwiazda była piękna, kształtna, no to oznaczało, że cały rok będzie no, w, po prostu w zdrowiu, w dobrobycie. Pani też wspominała o świecach. Tak, na stole oprócz jadła była świeca i krzyż. Co te świece oznaczały? Bo ważny był ten ogień, tak? Ten ogień, który podtrzymywa to ciepło rodzinne. Po zakończeniu każdy zdmuchiwał świecę. Jeżeli dem szedł do góry, to znaczy, że no było ok, wszystko, będzie zdrowie w tej rodzinie. Natomiast jeżeli ta osoba, która zdmucha, zdmuchała te świece i dym szedł do, w stronę drzwi no to oznaczało chorobę. Mhm. A z potraw, jakie potrawy tam królowały na tym waszym stole wigilijnym? No przede wszystkim karp, Grysik, makówki, ziemniaki, mleko, no takie, takie potrawy bym pieczki, bo z pieczek yy, był taki kompot, herbata z A jak to dzisiaj wygląda? Kultywujecie właśnie te tradycje, czy już się troszeczkę to pozmieniało? Zmieniało się całkowicie. Przesądy mają zapewnić bogactwo, dostatek, szczęście, zdrowie i miłość. Może więc warto tego dnia chociaż o niektórych sobie przypomnieć. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego xpl Marta Szymik-Telesz.